nie jest jakby wielką tajemnicą, że jego przygoda z narkotykami trwała i wiadomo, jak ona się skończyła. Co pamiętasz z tego okresu? Czy są to złe wspomnienia, czy dobre? Czy w ogóle tego nie zauważałeś? Czy byłeś obok tego, co się działo w domu, co się działo z twoim ojcem? No ja myślę, że dopóki dorastając jakby miałem taką, to była taka świadomość, ale to tak jakoś, nie wiem jak on to robił, że to robili, że w sumie nie było to tak zauważalne i nie było to problemem jakby w domu. Zupełnie jakby to normalne wszystko było. Ja tego tak nie widziałem. Ofen przy mnie tego nigdy nie robił. Czyli tutaj narkomanii nie byłeś świadomy? Nie było to dla ciebie problemem wtedy, kiedy twój ojciec żył? A kiedy sobie to uświadomiłeś? Kiedy? Jak sam ojciec mi powiedział, że w sumie że to jest poważny problem i tak dalej, że to jest choroba poważna i tak dalej. Że jak mnie kiedykolwiek zobaczy z tym, że ja to robię, no to wtedy będzie źle. Nie zobaczył cię? Nie, tego się nie chwycę. Miałem 15 lat jak umarł, ale już wcześniej jakby widziałem te rzeczy, to już wiedziałem o tym, że mnie to nie będzie dotyczyć. No. Że mnie to nie będzie rajcować, no bo już on mi to wytłumaczył, co to jest i tak dalej, że to nie będzie przygodą. Tak, ludzie, którzy nie mieli tej świadomości, grali takie rzeczy, bo coś tam jeden chciał być, jak Jimi Hendrix, drugi coś. Możemy sobie znaleźć fajne dopalacze, które są zdrowe. No, miłość jest. Możesz takim narkotykiem. Fajne jest narkotyk. No i muzyka.